mam nadzieję, że już teraz się coraz rzadziej zdarza, ale czasami nawet jak kupuje się kuchnię, ktoś nam robi kuchnię, to robi nam półeczki na wino w kuchni, blisko pieca. Nie, absolutnie. Bo to jest tak naprawdę pierwszy błąd i zabójstwo dla wina, bo nam się to wino za bardzo zagrzeje, zepsuje, koniec. Wino powinniśmy przechowywać w lodówce na wino. Kto z nas ma lodówkę na wino w domu? W piwnicy. Jeżeli mamy piwnicę, to w piwnicy. Ale nawet ja czasami po prostu daję do zwykłej lodówki to wino i wtedy, jeżeli to jest czerwone, to wyciągam sobie na godzinę przed spożyciem to wino i ono się nam zagrzeje. Albo białe, no to na chwilkę tylko przelewam do kieliszka czy tam do karafki, ono w momencie się nam zagrzeje. Nie należy tego przechowywać ani na słońcu, bo wino lubi przede wszystkim ciemność, lubi wilgoć i lubi przede wszystkim, żeby leżeć sobie, nie stać. Jeżeli mamy dłużej coś przechowywać, to wino musi być w pozycji leżącej. W ciemności i w chłodzie. Ale tak do domowego spożycia, jeżeli przychodzimy ze sklepu, przynosimy ze sobą butelkę wina, to ja zawsze do lodówki. Tam ma ciemno, tam ma chłodno i jeszcze mam takie specjalne półeczki, gdzie jest na leżąco. Także to jest pierwsza i podstawowa rada. No i przede wszystkim nie przy piecu, nie przy czymś ciepłym, absolutnie nie przy kaloryferze. To jest zabójstwo. Ale tak samo nie wrzucamy wina do zamrażarnika. Nie, żeby go szybko schłodzić, nie. Żeby go szybko schłodzić, to ta wcześniejsza rada, czyli dekanter na lodzie, to tak. Natomiast wrzucenie do zamrażarnika, za duży szok dla wina jest i to jest niewskazane. Jeżeli wino otworzymy i na przykład nie wypijemy całości, to ja też doradzam, są na rynku dostępne takie korki próżniowe i pompki. I to naprawdę świetnie się sprawdza, można trzymać w lodówce wtedy w pozycji stojącej bądź leżącej, w zależności ile nam tego wina zostało i tydzień. Ja nawet kiedyś przetrzymałam miesiąc wino i dało radę. To jest najważniejsze, to żeby nie było dopływu tlenu.